Witam, jestem Tytus. Dzisiaj mam do przetestowania nowy gadżet, nowe akcesorium. To jest maszynka Philips. Do brody, do zarostu i też do ciała można ją wykorzystać, do golenia. Więc przetestuję, rozpakuję Wam, pokażę co było w zestawie. Potestuję kilka dni i Wam powiem opinię, co myślę o niej, plusy i minusy. I czy jestem z niej zadowolony. Więc cóż, zapraszam do rozpakowania pudełka. To teraz sobie rozpakujemy maszynkę Philips. Ja ją zamówiłem na Allegro. Zamówiłem z końcówkami do ciała. Tak się pudełko prezentuje. Tutaj jest opis. Tutaj jest plomba, więc sobie otwieramy. Więc cóż, co nam się pokazuje na starcie? Maszynka. I tutaj dodatki. Tutaj są te końcówki do ciała i też, żeby na przykład brodę na 1 mm lub na 3, jak dobrze pamiętam, zgolić. Tutaj informacja. Tutaj ładowarka. Ponoć się ładuje 8 godzin, jak producent napisał, i 45 minut może pracować. Ja to sobie sprawdzę i Wam wszystko powiem, czy faktycznie tak jest. Dobrze, ładnie zabezpieczone pudełko. Tutaj maszynka, ta końcówka jest do ciała. Ona ponoć bierze 0,3 mm, żeby nie zaciąć sobie ciała. A tutaj bierze 0,1 mm, więc nie goli do zera. Więc jest taka ochrona, że nas nie zatnie. Można golić się na mokro, na sucho. Przetestuję to sobie. Tutaj, jak będziemy widzieć zielony pasek tutaj, gdzie jest to srebrne, czym bardziej będziemy widzieć, to znaczy, że jest bardziej zużyty ostrze i trzeba się przygotować do wymiany. Wiadomo, też będziemy wiedzieli przy goleniu, czy nas zacina, czy nie, czy bierze mocniej, czy słabiej, to też wyczuje się, ale dalej taki wskaźnik fajnie. Ja sobie przetestuję różne warianty i Wam powiem. Tutaj jest osłona na tą maszynkę. Tutaj jest taka osłonka, że ona po prostu zapobiega nam, no, żeby coś wpadło, żeby też jak się nam włączy, to żeby coś nam pokroiło w torbie, czy coś w tym stylu. Tutaj mam drugi wymienne ostrze, wkład, można tak powiedzieć. Tutaj mam tutaj drugą nakładkę. Więc ja mam, jak widzicie, kilka nakładek. Potestuję sobie, to ściągnę tą osłonkę. Tutaj jak nadusimy, to wyciągamy to ostrze. Bardzo łatwe jest. I tutaj, o, tylko wkładamy i cyknęło, już się trzyma. Ja ją sobie podładuję do maksa, zacznę testować na sucho, na mokro i z różnymi końcówkami i Wam powiem efekt golenia. Słuchajcie, jestem już po dłuższym testowaniu tej maszynki. Powiem Wam tak, zacznę od minusu największego. Minus według mnie największy jest to, że do zera Was nie ogoli, bo ona goli, łapie włoski 0,1 mm. To jest taka funkcja, żeby się nie zaciąć, jak to producent mówi. No faktycznie ciężko się zaciąć lub podrapać skórę, żeby jakieś zaczerwienia były. Ona też nie łapie tutaj włosków, tędy nie goli. To jest tylko taki pasek zielony, będziemy go widzieć, jak on będzie się robił, no zużyta będzie maszynka, to będzie się robił coraz bardziej widoczny, a łapie tylko tutaj są ostrza i tu, więc jeśli jedziemy tak, to i tak łapie tylko tędy. Też można jakoś pod kątem se robić, żeby było łatwiej. Powiem Wam tak, goliłem się na sucho i okej, bez problemu łapała włoski. Według mnie, i tak jak zaobserwowałem, najbardziej podrażnia mnie przy na szyi, bo wtedy może pod innym kątem są naciski, czy też skóra jakoś wchodzi i trochę podrażnia na szyi, ale troszeczkę, nie za mocno, nie do krwi. Może po prostu to jest za szybko się golę, chcę szybko się ogolić, dlatego może to być. Też próbowałem z pianką, no według mnie z pianką jest gorzej i żelem, bo się tak trochę tutaj obkleja, się brudzi i takim nieprzyjemnie się goli, a
Golenie tak samo bez problemu jest poślizg, bo to jest dosyć ślizgie, więc czy na gołą, na suchą skórę, czy z pianką taki sam jest poślizg, tylko te są ubrudzone, trzeba co chwilę płukać. To jeśli nawet też pod prysznicem próbowałem, bo mówili, że pod wodą można, to mówię, to zobaczymy jak będzie woda leciała, jak będzie się goliło. No powiem, że pod wodą było gorzej, ze względu na to, że no woda bardziej poślizgało się po zaroście, więc no było trzeba dłużej się pogolić. Ale tu dużym plusem jest tutaj ta guma, taka kratkowana, i nawet jak jest woda, mokro, czy jest woda, czy jest sucha ręka, tak samo ta maszynka się dobrze trzyma w ręce, nie ma problemu, żeby pada czy coś, jest dosyć wygodna w trzymaniu w ręce, dosyć pewnie się ją trzyma. Wymiana tych oszczy też jest bardzo łatwa. Powiem tak, jeszcze czy przy goleniu klatki trzeba zakładać tą nakładkę, co będzie cięła 0,3 mm. Powiem wam tak, według mnie nie trzeba, bo jeśli macie mięśnie czy coś, są jakieś nierówności powiedzmy, to ta nakładka robi to, że bardziej odpycha maszynkę od skóry i może nie łapać włosków. Po prostu tutaj te taki po prostu tutaj robi taki dystans między włoskami a ciałem, który no może nie dogolić lub nie złapać, jak mamy krótkie włosy. Więc ja goliłem się z tym, ale tak jak mówię, zauważyłem, że w niektórych miejscach jest gorzej, bo mówię, odstawała maszynka i nie łapały oszcza. I bez tej się nie zaciąłem po klatce bez problemu, tylko przy szyi, może dlatego, że trochę za ostro nie naciągnąłem skóry, bo za szybko się golę, może dlatego ładowałem najczęściej w nocy, bo ja się wieczorem golę, więc jak się rozładowała, to ją podłączyłem i ładowała się przez całą noc. Praca pisze producent, że 45 minut, ale wiecie, czy na przykład włączycie i będziecie się patrzeć przy lustrze, to też czas baterii leci, lub będziecie gadali, zrób herbatę, to leci czas, a herbaty nie ma i się nie ogoliliśmy. Nie no, żartuję sobie. Też jak mamy twardy zarost, no to też trochę jak będzie opór, to będzie może więcej prądu brała i też będzie szybciej się zużywała. Ogólnie ją polecam, ale komuś zależy, żeby do zera się golić, jest przyzwyczajony do zera się golić jak żyletką, no to się zawiedzie. Ale jak ktoś chce całkowicie do ciała, czy chce tak na szybko, żeby bez problemu, bez jakichś pianek czy coś, ogolić się bez zacięcia, to polecam. Do zobaczenia w następnych testach. Jeśli byś chciał, żebym coś dla Ciebie przetestował, to napisz w komentarzu i do zobaczenia.